Cześć, nazywam się Szymon Moszny, ze mną jest Łukasz Żaruk, nasz szkoleniowiec ze Szczecina. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wcześniejsze odcinki cieszyły się tak dużym zainteresowaniem. Dziękujemy za Wasze łapki w górę. I w jednym z komentarzy prosiliście o to, żebyśmy pokazali specjalnie dla Was trening na środkową część barku. Także Łukasz, który jest brązowym medalistą Mistrzostw Świata w fitnessie Naturali, pokaże nam, w jaki sposób możemy ćwiczyć barki skutecznie. Zapraszam do oglądania. Pierwsze ćwiczenie, które Łukasz robi, to jest unoszenie sztangielek bokiem, siedząc na ławce. To jest jeden z najlepszych wariantów rozwijających środkowy akton mięśni ramiennych i jako ćwiczenie izolowane jest bardzo dobrym pomysłem, żeby wykonywać je przed ćwiczeniami wielostawowymi, bo bardzo dobrze zaktywizuje, bardzo dobrze rozgrzeje mięśnie ramienne, a zarazem, jeśli będziecie stosować duże ciężary, już na tyle zmęczy i doprowadzi do powstania mikrouszkodzeń, że ćwiczenie stanie się naprawdę dobrym ćwiczeniem budującym. Teraz bardzo ważna uwaga, bo w internecie można spotkać wiele głosów, które mówią o tym, że unoszenie sztangielek bokiem w górę z rotacją wewnętrzną może powodować uszkodzenie mięśnia nadgrzebieniowego. O tym zresztą mówiliśmy dla Was w jednym z pierwszych filmów Pro Fitness School. Natomiast słuchajcie, nie zawsze taki wariant będzie niebezpieczny, bo powstanie zespołu ciasnoty podbarkowej jest bardzo specyficznym schorzeniem. Nie każdy jest na nie narażony. Także nie dajcie się zwieść, że wykonywanie tego ćwiczenia będzie szkodliwe dla wszystkich. Drugie ćwiczenie, które robi Łukasz, to będzie unoszenie sztangielki bokiem w górę przy takim skośnym ustawieniu ciała. To jest o tyle ciekawe ćwiczenie, że takie skośne ułożenie ciała sprawi, że będziecie mogli pracować w maksymalnych, skrajnych zakresach ruchu. Bo w górnej części będziecie w stanie skrócić mięsień ramienny bardziej niż zrobilibyście to stojąc i możecie też opuścić sztangielkę niżej niż gdybyście wykonywali to ćwiczenie stojąc lub siedząc. A dzięki temu, że mięsień pracuje najmocniej w końcowych zakresach ruchomości, to ćwiczenie przyniesie no naprawdę świetny rezultat. Chcecie, żeby to ćwiczenie było jeszcze cięższym, pamiętajcie o czymś, co się nazywa wejdrowską zasadą szczytowego napięcia. W momencie, kiedy unosicie ramię bokiem w górę, zatrzymaj ruch na raz, dwa, trzy sekundy i dopiero opuść. I żeby było śmieszniej, zatrzymaj, napnij mocno i dopiero opuść. Zasada szczytowego napięcia to jest zasada dla osób zaawansowanych, która sprawia, że ćwiczenie, które jest trudne, będzie ćwiczenie, które będzie jeszcze trudniejsze i jeszcze skuteczniejsze dzięki temu. Następne ćwiczenie, które Łukasz robi, to jest wyciskanie sztangi spod stawek, które jest wykonywane jednocześnie z przeniesieniem sztangi do przodu. To jest ćwiczenie, które polega na wykonywaniu takich łuczków, dzięki czemu dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, środek mięśnia ramiennego jest bardzo mocno zaangażowany, a po drugie, macie dokładnie taki sam patent, jaki się dzieje przy wiosłowaniach pendeleja. Czyli po odłożeniu sztangi mniej więcej na 50%, tak żeby nie zgubić napięcia, wyciskacie sztangę z martwego punktu. To jest bardzo dobre ćwiczenie, które jednocześnie buduje mięśnie ramienne, a jeśli użyjecie większego ciężaru, większego niż stosowalibyście przy wyciskaniu, jesteście w stanie świetnie budować siłę do wyciskania. Ten odcinek Ci się podobał, nie zapomnij dać łapki w górę, zlajkować tego posta i jeśli chcesz być powiadamiany na bieżąco o naszych nowych filmach, nie zapomnij subskrybować tego kanału. A jeśli chcesz, żebyśmy specjalnie dla Ciebie omówili jeszcze jakąś grupę mięśniową, napisz w komentarzu, jaką grupę chcesz.